Witam Państwa serdecznie. W dniach otwartych w Holandii są to wyjątkowe dni otwarte z racji chociażby tego, że obchodzimy w tym roku 150-lecie działu warzyw w firmie Syngenta. Działamy z Państwem i dla Państwa od wspomnianych 150 lat. W tym roku poletka są niewątpliwie wyjątkowe. Są one na dużej powierzchni. Dodatkowo umieściliśmy na poletkach pewne segmenty, których się niewątpliwie wyróżniamy. Są to poletka z odpornościami, odmianami, które posiadają odporności. Są to m.in. odmiany kiłoodporne, są to odmiany odporne na choroby typu Microsforella oraz Albugo. Hodowcy firmy Syngenta cały czas zaskakują swoich pracowników, nas, podając nam na tacy coraz to nowe rozwiązania, coraz to nowe możliwości, zarówno dla nas, jak i dla Państwa, naszych finalnych klientów. Dzięki takiej kreatywności mam zaszczyt zaprezentować Państwu nową linię wśród kalafiorów na rynek świeży. Kalafiory o różnej barwie, o różnym wybarwieniu. Kalafior fioletowy, który już był w naszym portfolio od pewnego czasu. Niewątpliwie nowościami są kalafior zielony oraz kalafior pomarańczowy, które również wzbogacają bardzo szeroką ofertę i asortyment kalafiorów firmy Syngenta. Dzięki tym odmianom nasza codzienna kuchnia może być bardziej urozmaicona i przeobrazić się więcej kolorów. Nowością wśród kalafiorów, którą można zobaczyć m.in. dzisiaj, jest odmiana Almagro. Odmiana, która została wyselekcjonowana nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach, takich jak Niemcy, jak Wielka Brytania oraz Holandia. Odmiana, która jest komercyjna. Odmiana, która charakteryzuje się tym, iż nadaje się na każdy okres produkcji, włączając lato w naszych warunkach polskich. Odmiana, która jest niewątpliwie bardzo ciekawym uzupełnieniem dla odmian Guideline, również nowej odmiany, jak i Lekanu. Dzięki tym trzem odmianom możemy idealnie zaplanować produkcję kalafiora letniego. Otóż wykonując nasadzenia jednego danego dnia tych trzech odmian, mamy pewność tego, iż najwcześniej będziemy zbierać odmianę Guideline, następnie standard, jakim jest od wielu lat Lekanu, oraz jako trzecią odmianę Almagro, która jest o około 5 dni późniejsza od odmiany Lekanu. Charakteryzuje się ona bardzo wysoką przydatnością do warunków uprawy w Polsce, bardzo wysokim, dużym wigorem oraz zdrowotnością roślin, a i wysoką jakością róży. Odmiana ta, która miała również zastosowanie do uprawy dla potrzeb przetwórstwa na początku lata, idealnie się tam sprawdziła. Rolnicy osiągnęli plony wysokiej jakości i wysokie plony o bardzo dobrej jakości. Jeśli chodzi o hodowlę kalafiora i naszą przyszłość, postrzeganie tej przyszłości, niewątpliwie koncentrujemy się w dużej mierze na tym, aby kalafiory na rynek świeży były tak dobre jak obecne, a na pewno chcemy, aby były one jeszcze lepsze. Mając na uwadze ważność rynku polskiego, jak i segmentu przetwórstwa, staramy się coraz bardziej udoskonalać nasze portfolio w tym zakresie. Dlatego odmiany, które są selekcjonowane, są niewątpliwie przebadane w wielu miejscach w Polsce, jak i również w innych rejonach, chociażby w Belgii. Dzięki takiej selekcji zostały sukcesem wprowadzone odmiany Cabral, Gohan i Davin, nasi trzej twardziele. Najlepsze, najbardziej stabilne odmiany pod kątem przemysłu przetwórczego. Odmiany, które również, mówiąc kolokwialnie, bronią się w bardzo trudnych warunkach uprawy, bardzo niestabilnych warunkach uprawy. Ich największą wartość to jest plon różyczki oraz stabilność tego plonu pod różnymi warunkami uprawy. Zostało to potwierdzone zarówno w poprzednich latach, jak i w tym roku. Jeśli chodzi o udoskonalanie odmian pod kątem rynku świeżego, niewątpliwie nowością będzie kalafior, który nie wymaga okrywania. Kalafior, który pozostaje biały, nawet bez okrywania. Kalafior, który będziemy na szeroką skalę testować w najbliższym sezonie.